Jacek Brzeski, pora na komentarz rynkowy, czyli artyści rynków Express. W dzisiejszym programie Łukasz Wardyn, Maciej Leścioż, CMC Markets. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówimy, Łukaszu, o KGHM-ie, o spółce, która dzielnie walczy o to, żeby zdobyć cenę 200 zł za jedną akcję. No, trochę to przypomina tę walkę WIG-20 o to, żeby osiągnąć poziom 2000 punktów, z tym, że dla WIG-20 2000 punktów to nie jest dużo historycznie patrząc, a KGHM na poziomie 200 zł to jest już naprawdę wynik. No nie, tutaj jednak faktycznie ta siła relatywna KGHM-u, kursu KGHM-u w stosunku do WIG-20 to jest o wiele mocniejszy. No tutaj jest prawdziwa hossa. To, co się od kilku miesięcy dzieje, no ta konsolidacja w dość szerokim zakresie, ale jednak on przypomina taki clean spadkowy, więc jeżeli udałoby się wyjść wyżej, jesteśmy, no powiedzmy, w połowie tej drogi, w tym miejscu, gdzie jest KGHM tego cleana, ale jeżeli udałoby się wyjść w górę, no to taki clean to jest klasyczna formacja takiego właśnie przystanku w hossie, korekty w hossie i zazwyczaj no, zwiastuje kolejną falę bardzo mocną, bardzo mocnych wzrostów, bo nie dość, że jesteśmy w hossie, to jeszcze mieliśmy taką dodatkową akumulację i to się może zdarzyć i wtedy te zasięgi to nawet nie 200, tylko 240 mogło być, 260, już mówię z tego zakresu, tego klina, no po prostu bardzo, bardzo mocne wyjście w górę, ale no za tym, może inaczej, KGHM wyprzedza ruchy na rynku miedzi i srebra i to o tyle jest właśnie trudna gra. No ale te ceny utrzymują się cały czas wysoko, więc no po prostu technicznie jesteśmy teraz w trendzie horyzontalnym, ale jest potencjał do kontynuacji tej hossy. To teraz, Maćku, przyjrzyjmy się surowcom, które KGHM wydobywa. Zaczynamy od miedzi. Tutaj mamy w tej chwili wysoką cenę na rynkach światowych, w granicach 9200 dolarów za tonę, ale podobno może być i będzie więcej, jak niektórzy prognozują. Tak, no w ogóle jeżeli chodzi o KGHM, no to jest mocno skorelowany z dwoma surowcami, no z miedzią przede wszystkim, ale również ze srebrem. To są dwa surowce, które mają całkiem dobre perspektywy w najbliższej przyszłości. Tutaj analizując nawet w ostatni rok, KGHM bardzo mocno przebił pod względem swoich wzrostów zarówno cenę miedzi, jak i srebra, natomiast no już tutaj biorąc pod uwagę jedynie bieżący rok, no to jest nieco w tyle za miedzią, no i mocno w tyle a srebro natomiast ma nieco gorzej sobie radzi w tym w bieżącym roku. Natomiast co do samej miedzi, perspektywy rzeczywiście całkiem dobre, pomimo że jesteśmy w tym momencie w okolicach szczytów, no to można się spodziewać, że popyt będzie cały czas utrzymywał się na wysokim poziomie. Zresztą spotkałem się z analizą analityków Goldman Sachs, którzy prognozowali, że jeżeli ceny miedzi będą się utrzymywać na tych poziomach zbliżonych do aktualnych, no to może zapasy mogą się skończyć jeszcze na samym początku roku 2023. No to można wnioskować z tego typu analizy, że te ceny w dalszym ciągu są mocno zaniżone w stosunku do popytu, który powinien się pojawiać w najbliższych kwartałach wraz z odradzaniem się gospodarki światowej. Już wszystkie kwestie związane z podażą, bo one też w pewnym momencie rzutowały na ceny miedzi, w zasadzie zostały zażegnane. Tutaj przede wszystkim problem Chile i wydobycia w tamtejszych kopalniach. No w tym momencie temat już przestał istnieć, więc przede wszystkim faktycznie zwracamy w tym momencie uwagę na popyt, a ten no może być również wysoki nawet z faktu, że miedź jest wykorzystywana w zielonej energii. To jest w tym momencie bardzo duży popyt na właśnie zieloną energię, na pojazdy elektryczne, w których ten metal jest wykorzystywany. No i to daje na pewno dodatkowy potencjał. No stąd myślę, że takie właśnie pozytywne i optymistyczne prognozy.
ono też nieźle idzie w górę w ostatnich dniach. Cena zbliżona do 26 dolarów za uncję. No i przypomnijmy, w 2020 roku KGHM był największym na świecie producentem srebra. Dokładnie tak. No to jest taka informacja, która została podana w ostatnich dniach. No i to jest już dzień później po ogłoszeniu tej informacji. KGHM zyskał bodajże 6% w ciągu jednej sesji, więc to też takie czynniki działają. Nawet czysta informacja, no to można było wcześniej również gdzieś między wierszami wyczytać, no ale tutaj została ta informacja oficjalnie podana. No a ta korelacja, tak jak wspomniałem, srebra jest też dość duża. No zresztą analizując nawet pierwsze 4 miesiące od tego dołka pandemicznego z marca ubiegłego roku, no ta korelacja ze srebrem była dużo wyższa niż z miedzią. No w tym momencie, biorąc pod uwagę, że te ceny miedzi są wysoko, potencjał wzrostu w takim krótkim terminie cen srebra może być nieco wyższy. Też srebro jest metalem, który z jednej strony jest traktowany jako metal szlachetny, ale w zdecydowanej większości już w tym momencie jako metal przemysłowy, dodatkowo też wykorzystywany w tych modnych branżach, fotowoltaice, też we wszystkich tych wykorzystaniu pod kątem źródeł czystej energii, czy tak samo jak miedź, no tutaj mamy podwójne zatem uderzenie pozytywne. No i też na pewno warto się pod kątem tego wykorzystania jako metala szlachetnego przyjrzeć relacji cen złota do srebra, czyli ile uncji srebra kosztuje jedna uncja złota. W tym momencie ten współczynnik jest w okolicach 70, natomiast rekordowo nisko był w okolicach 2011 roku na poziomie 33, a rekordowo wysoko około 2 lata temu na poziomie, przepraszam, w zeszłym roku na poziomie około 120. Czyli widać, że jesteśmy w połowie tej drogi, jeżeli byśmy z punktu widzenia metalu szlachetnego analizowali cenę srebra. Więc mamy zarówno pod kątem przemysłowym, jak i pod kątem takiego zabezpieczania wartości, na co też w otoczeniu aktualnych niskich stóp procentowych jest popyt, dobre dane, tak naprawdę dobre informacje dla srebra. Więc być może, biorąc pod uwagę, że to KGHM właśnie jest największym na świecie producentem srebra, ten czynnik, czyli właśnie cena srebra, może być bardzo istotny. Więc na pewno warto przyglądać się cenom srebra. Teraz te poziomy aktualne w okolicach 26 dolarów za uncję, no mogą być kluczowe. Jeżeli zostanie pokonany poziom 26,3 dolara, to nam może otworzyć drogę w kierunku kolejnego oporu, czyli około 28. No i to będzie też pozytywny sygnał z perspektywy analizy technicznej i tutaj byki wówczas mogą być górą. KGHM, Łukaszu, wielkim wydobywcą srebra i wielkim wydobywcą miedzi. Ale jednak konkurencji KGHM-owi też trzeba się przyglądać i brać ją pod uwagę. No tak, ale analizując wykresy największych konkurentów i to takich spółek, które mają ten dział wydobywczy bardziej zdywersyfikowany pomiędzy różne metale, tak i takie spółki, które bardziej koncentrują się na jakimś tylko wycinku, na przykład tylko na rynku srebra, no to widać, że te spółki generalnie radzą sobie dobrze. To tylko pokazuje, że ci sami inwestorzy, i to pod kątem właśnie analizowania ruchów na naszej giełdzie, warto na to zwrócić uwagę, że to są ci sami globalni inwestorzy, którzy działają na KGHM, jak i na innych spółkach, takich jak BHP, Billiton na przykład. Więc cała branża ma się nieźle. I tak jak w przypadku innych spółek z WIG-u 20, gdy porównamy odnośniki największych polskich spółek z innych branż do największych spółek działających na przykład w Stanach Zjednoczonych, to tamte wyceny są o wiele wyższe, kursy są relatywnie o wiele, wiele wyżej. Tak w przypadku KGHM-u zachowują się akcje i są na podobnych poziomach, na podobnych wycenach, jak właśnie inne globalne firmy działające na rynku wydobycia metali nieżelaznych czy srebra, więc no tutaj podobnie nie można mówić ani o niedoszacowaniu, ani o przeszacowaniu. O spółce KGHM z punktu widzenia srebra, miedzi, analizy technicznej mówili Łukasz Wardyn, Maciej Leściosz, CMC Market. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dziękuję. To byli artyści rynków Express. Inne komentarze ekonomiczne na kanale YouTube CMC Market Polska. Jacek Brzeski, dziękuję bardzo. Do zobaczenia.